Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł, zapraszam Was na prezentację gry Odd Planet. Jest to produkcja od polskiego programisty Piotra Króla. Trafiła ona na platformy PC oraz iPhone'a. Ja ten materiał właśnie przygotowuję z mobilnej wersji. Kosztuje ona około 4 zł. Zacznijmy nową grę. Mamy tutaj możliwość wyboru pierwszego epizodu, jak i mam informację, że kolejne światy pojawią się wkrótce. I można powiedzieć, że zaczynamy rozgrywkę, trafiliśmy na jakąś nieznaną planetę, będziemy kierować się właśnie nieznaną dziewczyną, nie znamy jej imienia oraz jak ona tutaj trafiła. Musimy jakby zgłębić tutaj tajemnicę i dowiedzieć się o tym miejscu czegoś więcej, jak i też o samej postaci. Gra czerpie tutaj garściami z gry Limbo, oprawa artystyczna i wizualna bardzo do niej przypomina. Mamy tu także takie proste, bądź bardziej skomplikowane zagadki logiczne. Wadą tej gry jest niestety animacja. Nie jest ona dość taka płynna jak chociażby w grze Limbo. Poziom trudności zagadek jest bardzo dobry, jednak bardzo irytujące jest to, że musimy skoki bądź inne czynności wykonywać bardzo precyzyjnie, bo jeżeli zrobimy to w złym momencie, o ułamek sekundy za wcześnie bądź za późno, będziemy musieli poziom ponawiać. Musimy cały czas przemieszczać się na prawą stronę ekranu, żeby przejść dalej. Tutaj mamy właśnie takie spokniałe drzewo, które musimy sobie tutaj popchać, żeby ustawić je prawie na krawędzi klifu, żeby móc skoczyć na drugą stronę. Jeżeli chodzi o długość gry, to jest ona naprawdę bardzo krótka i można ją ukończyć nawet w 30 minut. Tak więc ten gameplay będzie dość krótki, ponieważ nie chcę Wam zdradzać jakby całej tutaj gry, jak ją przechodzę na wizji. Jeżeli ona Was zainteresuje, to gorąco zapraszam do sprawdzenia jej na swoim iPhone'ie bądź na komputerze, ponieważ taka wersja też się ukazała. Mam nadzieję, że autor bardzo szybko wyda kolejne aktualizacje, gdzie będą kolejne światy. Jeżeli chodzi o zakończenie, to troszeczkę się rozczarowałem. Jest ono naprawdę dość dziwne. Jednak nie chcę tutaj Wam niczego zdradzać i zachęcam jakby do sprawdzenia tego już samemu na własną rękę. Spodziewam się, że kolejne aktualizacje do tej gry, czyli te światy, będą bardziej interesujące oraz długość rozgrywki także się wydłuży. No i przechodzimy jakby do trzeciego już miejsca i chyba to będzie dobry moment, żeby już zaprzestać nagrywanie tego gameplaya. Mam nadzieję, że Was ta gra zainteresowała i sprawdzicie ją sobie już na własną rękę. Kosztuje ona około 4 zł, więc nie jest to wydatek duży, a mają pojawić się aktualizacje w przyszłości. Tak więc dziękuję Wam za uwagę, zapraszam także do wchodzenia na nasze forum wideotesty.pl oraz na naszą stronę. Trzymajcie się, cześć!